Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o przesłaniu Tolkiena. No, bardzo wiele z nas obejrzało sobie film Władca Pierścieni, Hobbita, wszystkie części, prawda? Ale to jest nie to. To jest nie to. Jeżeli przeczytamy sobie Władcę Pierścieni, to zobaczymy, jak bardzo różni się film od powieści. Zobaczymy, że w filmie zabrakło kilku bardzo istotnych wątków. Zobaczymy, że wymowa filmu jest inna niż wymowa powieści. Jak to możliwe? Ano tak to możliwe, że po prostu pewne rzeczy, które Tolkien miał na myśli, pisząc Władcę Pierścieni, no nie bardzo pasują co niektórym ludziom w dzisiejszej rzeczywistości. Tolkien, zagorzały katolik i to taki jeszcze mocno tradycjonalista, nie pasuje do dzisiejszych czasów ze swoim przesłaniem. To znaczy nie pasuje pewnym ludziom. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jakbyśmy popatrzyli na to, co się dzieje dzisiaj, no to jest strzał w dziesiątkę, on jest zawsze aktualny. Dlaczego zatem naciskam na to, żeby czytać Władcę Pierścieni? Oczywiście można obejrzeć, nawet trzeba obejrzeć. Po to, żeby się przekonać, jak spłycono przesłanie Tolkiena. A jakie to przesłanie jest? A to, proszę Państwa, nawet jeżeli przeczytamy Władcę Pierścieni, nawet jeżeli obejrzymy Władcę Pierścieni, to cały czas zadajemy sobie pytanie, a skąd się wzięło to, a skąd się wzięło tamto? Odpowiedź na to znajdziemy w książce, która została wydana chyba 4 lata po śmierci autora, przez jego syna. Książka nosi tytuł Silmarillion i to jest jakby takie wprowadzenie do problematyki Władcy Pierścieni. No bo akcja Władcy Pierścieni rozgrywa się pod koniec trzeciej ery Śródziemia. Natomiast tutaj są pokazane same początki, no bo Sauron, nie wiemy naprawdę, kim jest Sauron. Tam jest przedstawiony jako ciemny władca, czarny władca Sauron, ale skąd on się wziął, kim on jest naprawdę? No i ten, kto przeczytał Władcę Pierścieni albo obejrzał film, no tym bardziej, jeśli obejrzał film, to tam jest powiedziane ciemny, czarny władca, ciemny władca Sauron i wielu ludzi go utożsamia z szatanem, z Lucyferem. Tymczasem on nie jest szatanem, on nie jest Lucyferem. On jest jednym ze sług tego właściwego szatana, tego właściwego Lucyfera, którego imię bodajże raz pada tylko we Władcy Pierścieni. Jakie to jest imię? Kiedy ono jest wymówione? Kiedy drużyna Pierścienia przechodzi przez kopalnię Moria. Kiedy pojawia się ten ognisty demon, zwany Balrogiem. Demon świata starożytnego. Kiedy pytają się Gandalfa, ci wędrowcy, co to za istota, co to za stwór, to on co odpowiada, jak odpowiada? Balrog Morgota, bo to właśnie Morgoth, zwany Melkorem, jest tym właściwym odpowiednikiem tego szatana, tego Lucyfera, który zbuntował się przeciwko naczelnemu bytowi, zwanemu tutaj w Silmarillionie Ilúvatarem. I tutaj mamy całą historię, która bardzo ciekawa jest, dlatego, że to nam koresponduje z całą masą innych rzeczy obecnych w kulturze, nie tylko polskiej, ale i europejskiej. Całość zaczyna się w taki sposób. Naczelny odpowiednik Boga Ojca, jakbyśmy powiedzieli, Ilúvatar, stwarza, ze swojej myśli wyprowadza istoty odpowiadające archaniołom, Ainur. Najważniejszym z Ainurów jest właśnie Melkor, zwany Morgotem później. I tu się zaczyna cała historia. Ten Ilúvatar zadaje tym Ainurom, tym najwyższym istotom, temat muzyczny do rozwinięcia. Oni mają w ten jego kamerton, wsłuchując się w ten jego kamerton, mają rozsnuwać dalej ten temat, rozbudowywać ten temat muzyczny, tworzyć
razem wspaniałą symfonię. O to chodzi. Mają tworzyć symfonię. Tymczasem Melkor, zwany Morgotem, ma własne ambicje. On wprowadza własne wątki i powoduje co? Pewne dysonanse, pewne zakłócenia. Tu jakaś muzyka, tu nagle inne tony padają, niepasujące do tamtych. I to jest właśnie to pierwsze. Zauważmy, we Władcy Pierścieni ani razu nie pojawia się słowo Bóg. We Władcy Pierścieni nie ma w ogóle mowy o żadnym bóstwie, o żadnym kulcie, o żadnych kapłanach. Czyli nie ma mowy o tym wszystkim, co my znamy z religii, czy to chrześcijańskiej, czy to jakiejkolwiek innej religii. Nie ma tego wszystkiego. Widzimy, nie ma kapłanów, nie ma świątyni, nie ma kultu, nie ma nabożeństw, nie ma Boga. Nie pada słowo Bóg. To jest ciekawe. A jednocześnie jest to dzieło głęboko religijne. Tolkien wiedział, że masa ludzi, zwłaszcza z jego otoczenia, profesorów, intelektualistów, no sam Tolkien jako profesor Oxfordu, on był nieprawdopodobnie wykształconym człowiekiem. Był filologiem specjalizującym się w językach staroangielskim, jakimś staronorweskim, w ogóle jakiś coś niesamowitego, jak on ten człowiek miał nieprawdopodobną wiedzę. I on wiedział, że znaczna część tych jego znajomych, przyjaciół to albo są protestanci, jak Lewis na przykład do pewnego momentu, wychowany w Ulsterze, w tradycji protestanckiej, bardzo silnie antykatolickiej, inni znowu gdzieś tam chodzący gdzieś po ścieżkach ateizmu, albo przynajmniej jakiegoś deizmu, nie bardzo pasowali do tego wszystkiego, ale i on nie chciał ich drażnić pewnie. I może dlatego to jego dzieło ma takie przesłanie uniwersalne, że nie jest związane z żadną konkretną, znaną ludziom religią. Jest cała masa innych rzeczy, ale nie ma właśnie tego wszystkiego, co tworzy religię. Nie ma mowy o żadnym kościele. Jak już powiedziałem, o żadnym kulcie. A jednak jest to dzieło religijne. Jak to możliwe? Ano, jeszcze wracając do tej muzyki. Ilúvatar zadaje tym Ainurom tematy do rozwinięcia, tematy muzyczne. I czego od nich wymaga? Dwóch rzeczy. Twórczości i harmonii. A ta harmonia może być obecna wyłącznie wtedy, kiedy wszyscy Ainurowie wsłuchują się w ten jego kamerton i tworzą zgodnie z tym zadanym im ogólnym tematem. Musi być absolutne porozumienie między Ainurami a Ilúvatarem. Musi być absolutne porozumienie między Ainurami. I właśnie ten Melkor wprowadza te dysonanse. W pewnym momencie, ufając Ilúvatarowi, Ainury tworzą muzykę. I z tej muzyki powstaje Erda. Powstaje to, co my nazywamy ziemią. Siedziba dzieci Ilúvatara. A jakie to są te dzieci Ilúvatara? To są ludzie i to są elfy. Piękne istoty. Bo od razu tutaj w Silmarillionie na pierwszych stronach pojawia się słowo piękno. Wszystko, co tworzy Ilúvatar i wierni mu Ainurowie, jest piękne, jest harmonijne i nagle te dysonanse wprowadzane przez Melkora. Melkor, wiedząc, że gdzieś jest jakiś obszar jeszcze nieukształtowany, zwany pustką, ma własne ambicje, on chce tam tworzyć według własnego widzimisię. Co mu tam jakieś pomysły Ilúvatara? On chce sam być stwórcą. On chce nie być tylko twórcą, on chce być stwórcą i szuka tego odwiecznego płomienia, który umożliwia stwarzanie, ale ten płomień jest własnością samego Ilúvatara, tylko on nim dysponuje. I to jest właśnie, mamy tutaj pokazaną jedną rzecz.
istoty poniżej Iluvatara mogą być i nawet muszą być twórcami, ale nie mogą być stwórcami, bo stwórca jest jeden. Tutaj nagle pojawia się uzurpator, który chce zająć miejsce stwórcy. I czytamy w Silmarillionie, o czym marzy Melkor, o czym marzy ten późniejszy Morgoth, o czym on marzy. A o tym, żeby zająć miejsce tego Iluvatara, tego naczelnego i żeby jemu całe stworzenie oddawało cześć. To jest jego zamysł. On chce być tym pierwszym, on chce odbierać tą cześć. I on chce rządzić wszystkim. On chce rządzić całym światem. Tym stworzonym przez Iluvatara, z jego myśli wywiedzionym i tym stworzonym już dla dzieci. I on pozazdrościł tym dzieciom Iluvatara, że ten Iluvatar taką wagę przywiązuje do tego, żeby urządzić siedzibę tym swoim dzieciom, ludziom i elfom. To, co stwarza Iluvatar, jest piękne. Z zawiści, z zazdrości, co robi Melkor? Melkor próbuje popsuć to. Stwarza mrozy. Ścina tymi mrozami wodę. Ale czyniąc zło, niechcący, też w jakiś sposób przyczynia się do powstawania pewnych pięknych rzeczy, bo kiedy on ścina te wody mrozem, kiedy on wprowadza ten mroz, co się dzieje? Powstają cudowne płatki śniegu. Każdy inny. Każdy wspaniały, jakby się dobrze przyjrzeć. Niesamowicie skonstruowane te wszystkie misterne wzory tych płatków śniegu. Melkor ma upodobanie w miejscach pustych, jałowych. On chce coś z tego zrobić, ale mu nic nie wychodzi, dlatego że cały czas stara się robić coś z siebie. A jest pyszny, a jest próżny i dlatego nie może nic dobrego zrobić. Właśnie tutaj działalność Iluvatara mamy piękno, dobro, prawdę z jednej strony, a z drugiej strony mamy fałsz. Bo Melkor oszukuje Iluvatara, oszukuje innych Ainurów, oszukuje sam siebie. Bo do pewnego momentu przed samym sobą jakby wypierał się tej swojej prawdziwej, tej natury. Dopiero w końcu wychodzi tak naprawdę ten ostateczny jego bunt, ale na razie to próbuje tylko tam coś robić na własną rękę i oczywiście mu to nie wychodzi. Psuje różne rzeczy i tak dalej. I tam dopiero z tej opowieści, z tego buntu Melkora, z tego jego wprowadzenia tych dysonansów do tej symfonii, dowiadujemy się, skąd się później wzięły te wszystkie pokraki Władcy Pierścieni, te wszystkie orki, te wszystkie gobliny. Skąd się to wszystko wzięło? Dowiadujemy się później. Na początku widzimy piękno. No i tutaj ta idea piękna przewija się przez całą twórczość Tolkiena. I widzimy tą dystynkcję. Tam, gdzie jest dobro, tam, gdzie jest prawda, tam zarazem jest i piękno. Tam, gdzie jest brzydota, tam, gdzie jest coś jałowe, bezpłodne, jałowe, czarne, ciemne, ponure, tam nie ma prawdy i tam nie ma żadnego dobra. Tam jest zdrada, tam jest chciwość nieprawdopodobna, tam jest chęć panowania nad innymi. Zauważmy, jakim rajskim zakątkiem było państwo Sarumana, tak. Ta wieża i te cudowne ogrody, jak oglądamy w pierwszej części Władcy Pierścieni na filmie. Cudowne ogrody, no jak Gandalf się przechadza z Sarumanem, który jeszcze wówczas nie objawił się jako współpracownik Saurona. Kiedy się przechadzają po tych ogrodach, rozmawiają, widzimy, no prawie że raj. Prawie że raj. A potem zauważmy scenerię. Po tej zmianie, kiedy Saruman już staje się wrogiem dobra, staje się sojusznikiem Saurona, wszystko się zmienia. Znikają kolory. Wyrywane drzewa z korzeniami.
buchają płomienie, te piece hutnicze, to czemu to wszystko ma służyć? Produkcji broni. A czemu ma służyć ta broń? Ano zniewoleniu wolnych ludzi. Podobnie jak kiedyś Melkor, jak kiedyś Morgoth, Saruman chce się zamienić znowu w stwórcę i krzyżuje gobliny z orkami i tworzy Uruk-hai. Straszliwe potwory, nie znające bólu, zmęczenia, przy pomocy których chce podbić wolne jeszcze obszary Śródziemia. I widzimy, jak się zmienia krajobraz. Dopiero co był piękny raj, tu mamy wyrywane drzewa, pustkowie, dymy, ogień, szarość. Podobne kolory, podobną scenerię widzimy w miarę zbliżania się wędrowców do Mordoru. Kraina Mordoru jest jałowa. Tam nie ma drzew. Tam jest ponuro, tam jest ciemno. Tam jakieś dymy, jakieś ognie, wulkany, cuda nie widy. Proszę Państwa, to jest jasne przesłanie. Znika dobro. Pojawia się od razu szpetota. Pojawia się zło. Pojawia się przemoc. Widzimy te hordy atakujące Śródziemie. Widzimy te hordy atakujące wolnych ludzi, kiedy to z Edoras wyruszają mieszkańcy, żeby ukryć się w Helmowym Jarze, w tej fortecy. Widzimy, co się dzieje w okolicznych wioskach. Jakaś dzicz, jakieś potwory właśnie napadają, palą, mordują, a później te 10 tysięcy Uruk-hai rusza na Helmowy Jar, żeby zmiażdżyć ludzi. Widzimy te ohydne postaci Osgilla. Już niedaleko stolicy Królestwa Gondoru, Minas Tirith. Widzimy, skończyła się era ludzi, nastaje era orków, oświadcza ten przywódca tych ohydnych potworów. Wkracza Brzydota. Nie ma tam mowy o żadnej szlachetności. Widzimy te szlachetne postaci Aragorna, te szlachetne postać króla Theodena i widzimy przywódców orków. Widzimy ten kontrast niesamowity. Widzimy rajskie, prawie że rajskie Shire, prawda? Hobiton, tam gdzie te hobity mieszkają. Zieleń, mnóstwo zieleni, drzewa, obfitość wszystkiego, co cieszy oko człowieka i jego serce. I w miarę oddalania się od tego rajskiego zakątka, oni wkraczają w coraz bardziej surowe krainy. I znowu trafiają do raju. Rivendell, siedziba Elronda, siedziba elfów. No, absolutnie rajskie widoki, to cudownie w filmie jest pokazane. Tam nie ma zła, tam nie ma przemocy, tam nie ma żadnej zachłanności, tam nie ma mowy o chęci narzucania swojego panowania innym. Zauważmy jedną jeszcze rzecz Tolkiena. To, co dobre, gdzieś tam w dalekiej, dalekiej, zamierzchłej przeszłości było jeszcze lepsze. Zauważmy, Władca Pierścieni to jest koniec trzeciej ery. A teraz na początku. Na początku. Miecze. Miecze wykuwane przez starożytne elfy. Widzimy w Hobicie. Wszyscy od razu widzą, że to jest coś nadzwyczajnego. One mają niesamowite właściwości. Niesamowita stal. Widzimy cudowne przedmioty tworzone przez krasnoludy, jak na przykład ta koszulka z mitrilu, której nie jest w stanie przebić żaden oręż. To kiedyś było stworzone. A potem widzimy, jak ten świat pierwotnie cudowny, ja tu jadę ogromnym skrótem, jak ten świat pierwotnie cudowny, jak on ulega pewnej degeneracji.
przez co? Co Tolkien widzi tutaj, w czym upatruje źródła tego wszystkiego, tego całego zła, które się wkradło na ziemię tutaj i doprowadziło w końcu do takich wydarzeń, jakie oglądaliśmy w filmie Władca Pierścieni. Co to się stało? Chęć panowania, zawiść, bo ktoś zajmuje wyższą pozycję, bo ktoś jest bogatszy, bo ktoś jest mądrzejszy i w związku z tym jego bardziej się słuchają niż jego. Zawiść, chęć panowania i chęć gromadzenia bogactw. Co zgubiło krasnoludy? Pazerność. Krasnoludy się dobrały, prawda, do wnętrza ziemi, ryły, wydobywały złoto, klejnoty i tak dalej. Widzimy to wszystko, proszę Państwa, w Hobicie. Widzimy to w Hobicie, ten smok leżący na olbrzymiej górze złota. Na olbrzymiej górze złota. To złoto wydobywane przez wieki, przez krasnoludy. Te klejnoty i ten arcyklejnot, który te krasnoludy znalazły. Widzimy, jak to bogactwo deprawuje te krasnoludy. I widzimy, do jakiego stanu to Thorina doprowadza. Ta chciwość. Kiedy obiecał nagrodę uczestnikom tej wyprawy, kiedy obiecał tym ludziom z tego miasta na jeziorze udział w tym skarbie, na którym leży ten smok. A potem nagle wszystkiego im odmawia, barykaduje się, chce się bronić przed wszystkimi, przed ludźmi, przed elfami. Nie dam, to jest moje, nie dam. Widzimy, Tolkien pokazuje na samym początku w tym filmie Władca Pierścieni. To jest tak powiedziane, stworzono pierścienie, które rozdano ludziom. I tam jest powiedziane co? Którzy nad wszystko pożądali władzy. Tutaj w Silmarillionie widzimy Ainury, te istoty stworzone bezpośrednio przez Ilúvatara, odpowiednik archaniołów. Żaden z nich nie znał myśli Ilúvatara, tego co on zamierza stworzyć, co zamierza jeszcze zrobić. Żaden z nich nie znał. Każdy miał swoje podwórko. Jeden się miał zajmować wodami, inny powietrzem, inny jeszcze ziemią. Każdy z nich miał swoje zadanie, swoje królestwo, swoje dominium, jakbyśmy powiedzieli, i miał się tym zajmować. I nagle Melkor chce władać tym wszystkim, chce kontrolować to wszystko, chce mieć swoją łapę nad tym wszystkim. I tu widzimy ostrzeżenie przed totalitaryzmem. Ilúvatar tak to mądrze pomyślał, żeby żaden z Ainurów nie posiadł całej wiedzy i żeby nie zechciał narzucić swojej woli całej reszcie. Każdy miał swój odcinek, każdy miał swoje królestwo. I to widzimy znowu na przykładzie hobbitów. Hobbici sobie żyli w tym swoim Shire według swoich starożytnych zwyczajów, nie mieszali się do żadnej polityki zewnętrznej, do spraw dużych ludzi, jak to jest napisane, żyli ze swoim życiem. Co było dla nich ważne? Pamięć, niesamowita pamięć. I to się przewija przez całe dzieło Tolkiena. Nieprawdopodobna ilość różnych całych zestawów opowieści o przeszłości, opowieści o genealogiach, całe genealogie. My tego nie jesteśmy w stanie zapamiętać, chociaż ja znam takich tolkienologów, znam maniaków Tolkiena, którzy potrafią wymieniać całe te wszystkie dynastie tych królów, takich, siakich i tak dalej. Mało tego, ja znam ludzi, którzy uczą się języków elfickich, bo Tolkien miał nieprawdopodobną wyobraźnię, on na bazie tej swojej gigantycznej wiedzy na temat języków właśnie staroangielskiego, tam jakiegoś staronorweskiego i innych, stworzył język elfów. Stworzył słowniki całe, proszę Państwa, w Anglii widziałem, półki się uginają od tej literatury tolkienowskiej, gdzie są całe
wręcz słowniki języka elfickiego, jakichś tam języków innych, prawda, krasnoludzkiego, innych. I są ludzie, którzy się tego uczą i którzy między sobą gadają po elficku. Naprawdę, ja takich ludzi spotkałem. No to jest trzeba mieć niesamowite zacięcie, żeby się temu poświęcać. I znają też wszystkie te genealogie. Kroniki Śródziemia, proszę Państwa, to są takie tomy na półkach w Anglii stoją. Trzeba mieć kupę pieniędzy, żeby to kupić, bo to nie jest tanie. Ale są ludzie, którzy się tym pasjonują i którzy to znają na pamięć. I zauważmy, dla ludów, które nie znają władzy totalitarnej, które nie znają czegoś takiego jak media, jak władza tych mediów, która znieprawia, jak te ludy przywiązują niesamowitą wagę do genealogii. Jakieś pierwotne ludy gdzieś w Amazonii, czy gdzieś tam jacyś naczelnicy, jacyś czarownicy, oni potrafią wymieniać jakieś imiona różnych ludzi do któregoś tam pokolenia wstecz. A ten był synem tego, a ten był synem tamtego, a ten to, a ten tamto. I Tolkien to podkreśla, jak ważne w życiu człowieka jest zakorzenienie. A co jest to zakorzenie? No na przykładzie Shire. Jak hobici byli przywiązani do swojej ziemi, do swojego krajobrazu, do tych swoich norek, prawda, do tych swoich domków takich właśnie. Jak oni byli przywiązani do tych swoich zwyczajów, z dziada, pradziada gdzieś tam i tak dalej. Jak oni byli do tego wszystkiego przywiązani. Oni znali, że ten był synem tego. Zauważmy, we Władcy Pierścieni i w innych dziełach Tolkiena cały czas jest powiedziane, a ten i ten syn tego i tamtego, prawda? Jakie to jest ważne. Gimli, krasnolud, syn Gloina, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cały czas gdzieś tam jest mowa o korzeniach, o rodowodzie. Weźmy naszą nieboską komedię Zygmunta Krasińskiego. Krasiński pokazuje, znaczy ten hrabia Henryk, przepraszam, pokazuje na ścianach swojego zamku portrety przodków. I pyta się tych rewolucjonistów, a gdzie są portrety twoich przodków? To jest właśnie to. Zakorzenienie to jest ziemia, którą uprawiają pokolenia. To są cmentarze, gdzie spoczywają przodkowie. To jest pamięć sięgająca wstecz wielu pokoleń. Człowiek, no weźmy, ja znam paru arystokratów. Ci ludzie mają bardzo duże drzewa genealogiczne i oni wiedzą, że aha, a ten pochodzi od tego, a ten był synem tego, a to była córka tego i tak dalej, i tak dalej. A z tego potem ten się ożenił z tą, a ta wyszła za mąż za tego. Dla nich to jest bardzo ważne, bo to jest element tego zakorzenienia. Dlatego taką tragedią jest każdorazowe przesiedlanie ludzi. Przesiedlanie ludzi. Widzimy za każdym razem, kiedy przesiedla się ludzi, oni coś tracą. Tracą to zakorzenienie. Oni już jakby nie są u siebie. Oni zaczynają na nowo coś tam, ale to jest, oni tracą tą pamięć pokoleń, nie ma już tego, dlatego Stany Zjednoczone to jest taki nijaki kraj, bo tam nie ma jakiejś dłuższej pamięci, tam nieliczni tylko zachowują pamięć o przodkach i tak dalej, tam nikt cmentarzy nie odwiedza. W Anglii to samo, pójdźmy na cmentarz wiejski w Anglii, przewracające się tablice, zatarte napisy, pokryte porostami, mchem, nieczytelne, chwasty po pas, trawy. Tam nikt do tego nie przywiązuje wagi. No nie tak jak Polacy. No teraz troszeczkę może mniej, ale ja pamiętam jeszcze, jak nie było na cmentarzach pomników, tych nagrobków takich lastrikowych jakichś tam czy innych. Były normalne, proste groby, kopczyki ziemi obsadzone dąbkami tak zwanymi. Tam jakieś babcie bratki sadziły, jakieś knole, jakieś inne takie kwiaty. I codziennie chodziły, zwłaszcza latem, podlewać. Jak moja babcia. Codziennie chodziła do dziadka na cmentarz podlewać. No nie miała daleko akurat, dwie ulice. Ale tak ludzie robili. Albo opłacali inne takie babcie, które tam te groby podlewały, bo te groby
były nie takie zabetonowane jak dzisiaj, tylko były odkryte i na tych grobach rosły kwiaty. I to jest właśnie ten element zakorzenienia. I teraz nagle człowiek wyrwany z tego wszystkiego, przerzucony gdzieś w obce sobie tereny, on się zmienia, on nie czuje tego zakorzenienia, on nie czuje się zobowiązany wobec tej ziemi, wobec tych przodków. Jeszcze ludzie kiedyś właśnie ci przeganiani ze swoich krajów, ze swojej ziemi. Ostatnia wojna. Ile to było tych przesiedleń? Miliony ludzi zabierali ze sobą worki z ziemią. Jaka ta ziemia jest ważna? Bo to jest właśnie ten element zakorzenienia. I przesłanie Tolkiena właśnie jest takie. Człowiek jest człowiekiem wtedy, kiedy jest zakorzeniony. Kiedy znalazł sobie to swoje miejsce na ziemi, kiedy zasadził to drzewo, kiedy zbudował ten dom, kiedy doczekał się potomstwa, to jest człowiek w pełni zakorzeniony w tym momencie. To jest człowiek w pełni zakorzeniony. I wyrwanie go z tego wszystkiego nagle jest wielką tragedią. Nie tylko materialną, że na przykład komuś odebrano jego ziemię, jego dom, jego gospodarstwo, jego wyposażenie tego domu, nieraz zbierane gdzieś tam pamiątki od pokoleń, po przodkach i tak dalej, nagle to wszystko stracił. Ale mimo wszystko on zdążył nasiąknąć tym wszystkim do tego stopnia, że on to jakby przeniósł, uniósł w sobie, tą pamięcią. Ale nie wszystkim jest to dane. Przesłanie Tolkiena jest takie. Tam, gdzie człowiek jest zakorzeniony, człowiek jest szczęśliwy. Widzimy beztroskie życie tych hobbitów. Oni pracują, oczywiście pracują, uprawiają te swoje pola, te swoje ogrody. Jacy oni są szczęśliwi? Po ciężkiej pracy cieszą się. Ta radość w tej karczmie, prawda, te kufle piwa i tak dalej. Urodziny Bilba. Wszyscy się schodzą, wszyscy się zjeżdżają. Wielki festyn, wielka feta, wyżerka, popijawa. Wszyscy są szczęśliwi. Co widzimy u orków, goblinów i tak dalej, i tak dalej? Brud. To właśnie to. Ten kontrast. Tu piękna zieleń, prawie że rajska, tak samo w Rivendell. A co mamy w Królestwie Goblinów, jak widzieliśmy w tym, w Hobicie? Ogień, dym, brud, jakiś nasz, aż się lepi od tego brudu to wszystko u tych goblinów. Jakieś takie, no te mordy tych Uruk-hai ociekające jakimś takim śluzem, piemun wie, jakie to jest ohydne wszystko. I właśnie to jest tak przeciwstawione. Tu jest to piękno, a tu jest ta ohyda. I zawsze to piękno jest związane z dobrem, z dobrocią, ze szlachetnością. A ten brud, ta ohyda jest związana właśnie z przemocą, z podstępem, z pazernością. I to do końca. I to trwa do końca. Proszę Państwa, jeżeli Państwo widzieliście film Władca Pierścieni, a nie czytaliście książki, to nie wiecie o paru rzeczach. W filmie nie ma nic o końcu Sarumana. O końcu tego Sarumana, który z tego pięknego zakątka uczynił piekło. Uczynił piekło. Kiedy te enty, te istoty drzewopodobne, ci pasterze drzew, rozwalają tą damę, te wody spływają, to mówię, że ta rzeka oczyści brudy po Sarumanie. Oczyści brudy po Sarumanie. Wszystko wraca do swoich korzeni. Ziemia znowu jest obmyta z brudu, rośliny mogą wyrastać, ale właśnie tego wszystkiego nie ma w filmie. Jaki jest koniec Sarumana? Otóż Saruman wymyka się spod straży entów, ucieka z tej wieży, razem z tym swoim sługą Grimmom, robaczym językiem. To jest the worm tongue, nie smoczy język, tylko robaczy język w oryginale. I gdzie się udaje? Do Shire. Właśnie ci powracający, odziani w królewskie szaty, hobici, wracający do domu, do swojego ukochanego Shire, nie poznają tego Shire. Shire przypomina tą krainę Sarumana, zdewastowaną.
drzewa powyrywane, rzeki zatrute, smród, ogień, dym. Co się stało z naszym szajem? I mówią im, że tu taki szarki przyszedł, który to wszystko pozmieniał, który to wszystko takim paskudnym uczynił. I potem się okazuje, że to jest właśnie Saruman. Ten sam, który kazał wyrywać te drzewa orkom i palić w tych piecach, żeby odlewać żelazo potrzebne do kucia broni, która to broń miała posłużyć zniewoleniu ludzi. I dopiero zjednoczeni pokonują i wyganiają Szarkiego, czyli Sarumana. I Saruman z tym swoim sługą muszą uchodzić. A Saruman pokonany, pobity, pozbawiony mocy czarodziejskich, z pogardą cały czas traktuje tego swojego sługę. Tu mu skopa, prawda, i tak dalej. I wreszcie ten sługa się buntuje. I co robi? Podrzyna mu gardło. Tak jest koniec Sarumana. Ten jego sługa, ten robaczy język, podrzyna mu gardło, bo już ma dosyć tych upokorzeń, tego wszystkiego. Ten go kopie jak psa. No i ten Grima, ten robaczy język ucieka. No, łucznicy strzelają, zabijają go. I to jest koniec Sarumana i jego tego wrednego, podłego sługi. No i teraz znowu wielka robota, przywracanie tego dawnego piękna szaja, tego dawnego piękna. Sprzątanie tych brudów znowu po tym Szarkim, po tym Sarumanie, odtwarzanie tego piękna i końcówka. Widzimy smutna rzecz. Jakby tak dobrze pomyśleć, smutna rzecz. Elfy opuszczają Śródziemię. Dopóki jeszcze te elfy tam są, te bezpośrednie stworzenia, te bezpośrednie dzieci Ilúvatara, dopóki jeszcze są. Jeszcze są jakieś oazy dobra, prawdy, piękna. Widzimy ci znużeni wędrowcy, władcy pierścieni w filmie, widzimy, jak oni zmęczeni, znużeni, ścigani przez orki, przez te wszystkie potwory, wchodzą do Rivendell i nagle wpadają w zachwycenie. Tu wodospady niesamowite, tu zieleń. I nagle elfy opuszczają Śródziemię. Udają się do... Gdzie właśnie? Do szarych przystani. A z tych starych, szarych przystani pakują się na okręty i odpływają gdzieś. Gdzieś do jakiegoś miejsca bliżej nieznanego, gdzie nie ma śmierci, gdzie nie ma starzenia się, gdzie nie ma chorób. I tam zabierają ze sobą starego Bilba i zabierają Froda, który otrzymał ranę tym mieczem z Morgulu. Rana się nie goi, on tu na ziemi by umarł. Elfy go zabierają do siebie, tam gdzie nie ma choroby, nie ma śmierci. I znamy chociażby w mitologii ludów celtyckich Wyspy Szczęśliwe, które właśnie gdzieś są położone daleko, daleko na oceanie. Tam nie ma czasu. Opowieść Brana, podróż Brana, starożytna celtycka opowieść, jak to gdzieś tam w poszukiwaniu ziemi właśnie tej, tych Wysp Szczęśliwych, Bran wypływa, potem wraca do domu i się okazuje, że go nie było kilkaset lat. A tam się wydawało, że był rok. A tu kilkaset lat go nie było. Przykazano mu, żeby broń Boże nie schodził na ląd z tego okrętu. A jeden z jego drużyny nie wytrzymał, zeskoczył na ląd i momentalnie zamienił się w proch. Bo upłynęło chyba 700 lat. Od czasu, kiedy Bran wypłynął. Tam nie ma czasu. Na Wyspach Szczęśliwych nie ma czasu. Potem mamy już w czasach chrześcijańskich podróż świętego Brendana, opata. Polecam to Państwu. To jest właśnie dużo, dużo podobnie z podróżą Brana. I tu właśnie mamy te szare przystanie i mamy znowu gdzieś tą krainę, gdzie oni odpływają, zostawiając ziemię. I to jest znowu taki symbol. Z jednej strony ludzie zjednoczeni, bo właśnie ludzie zjednoczeni pokonali siły zła. Zjednoczeni. Widzimy z jednej strony króla Theodena, widzimy Eomera,
szlachetnych rycerzy. Widzimy Aragorna, szlachetnego rycerza, króla. I widzimy przeciętnych ludzi. I widzimy, jak trudno nawet szlachetnym ludziom dogadać się, żeby coś razem wspólnie zrobić. Jak trudno było Aragornowi dogadać się z królem Theodenem, który początkowo nie chciał iść na pomoc Gondorowi, a po co nas to obchodzi, Gondor nigdy nam nie pomógł i tak dalej, i tak dalej. Jak trudno przychodzi Gandalfowi i Aragornowi zmobilizować ludzi, żeby się zjednoczyć do walki ze złem, z Sauronem. Bo Sauron tutaj uosabia siły zła. Gdzie jest Morgoth? Ten jego szef, tego Saurona, gdzie on jest? On jest związany. To w Silmarillionie dowiadujemy się, że Morgoth został związany. Ale on ma swoje sługi na ziemi. Odpowiedniki demonów różnych i tak dalej. On ma swoje sługi na ziemi. I w tym momencie, kiedy 3000 lat wcześniej, jak to Elrond dopowiada, mógł być ostatecznie pokonany Sauron na ziemi. Ale nie został. Przez co? Ano przez to, że syn królewski po śmierci ojca, po zdobyciu pierścienia, nie chciał tego pierścienia zniszczyć, ponieważ ten pierścień dawał nieograniczoną władzę, przynajmniej tak mu się wydawało. Ale pierścień żył swoim życiem, własnym życiem i słuchał się tylko jednego tak naprawdę, swojego pana, Saurona. On o tym nie wiedział i zginął. On mógł wrzucić ten pierścień w otchłań, tam skąd został wykuty, ale tego nie zrobił, bo chciał władzy, bo pożądał władzy, nieograniczonej władzy. I mamy tutaj po pokonaniu Saurona, widzimy, jakby nastała jakaś era, ale właśnie jaka? Bo z jednej strony ludzie zwyciężyli, dogadawszy się między sobą, zwyciężyli, pokonali Saurona. Widzimy te w filmie, jak walą się te wszystkie wieże, te wszystkie mury Mordoru. No i co? I domyślamy się, że no teraz będzie spokój, teraz będzie jakaś harmonia. Ale dlaczego elfy opuszczają śród ziemi? Bo doszły do wniosku, że ludzie już na tyle dojrzeli po tym wszystkim, że na tyle się już dogadali, że potrafią dalej kontynuować swoją egzystencję w pokoju, w harmonii itd. itd. To jest przesłanie Tolkiena. Nie lekceważcie malutkich, tych słabych. Nie lekceważcie tych hobbitów. Tu mamy wielkich rycerzy. Tu mamy Boromira. Tu mamy Faramira. Tu mamy króla Theodena, tu mamy Aomera, Aragorna, potężnych rycerzy, biegłych w sztuce walki, a tu mamy jakieś małe istoty, bezbronne praktycznie, które można wziąć jak kota za karczycho, prawda, i podnieść do góry, no i sobie go tak obejrzeć. Nie lekceważcie ich, bo oni też mają coś do wykonania, jakąś robotę. Tu po tym stole chodzą mrówki. Co my wiemy o mrówkach? A te mrówki też mają jakieś zadanie do wykonania. Warto by się zainteresować. Tam dalej jest pasieka, tam są pszczoły. Meterlinka, życie pszczół, proszę przeczytać sobie. Albo inteligencję kwiatów, meterlinka. Ile te rośliny, ile te pszczoły mają do wykonania tutaj pośród nas na ziemi różnych zadań. Wszystko, jeżeli tylko jest w harmonii, w równowadze, produkuje dobro i zmierza do powiększania dobra. Wszystko, co jest w nadmiarze, jest zakłóceniem. Dobrze jest, jeżeli człowiek chce mieć ładny dom, jeżeli człowiek chce mieć ładne otoczenie jakieś, to jest wszystko dobre. Ale jeżeli człowiek chce mieć 50 takich domów, to pytanie, po co mu to? To pytanie, po co mu to? A jeżeli teraz słyszymy, że jest 6 czy 7 rodzin na świecie, które mają 90% wszystkich bogactw świata. To pytanie, po co to tym ludziom? Po co? Jeżeli oni cokolwiek robią, to nie robią tego dla zysku. Bo oni już mają maszynki wręcz do robienia pieniędzy.
Oni mają wszystko. Czego oni zatem chcą? Ano właśnie chcą tych dwóch elementów, przed którymi ostrzega Tolkien. Chcą nieograniczonej władzy nad innymi istotami, nad nami wszystkimi, chcą nieograniczonej władzy. Chcą nas podglądać, podsłuchiwać, czytać naszą korespondencję. Nawet w naszych mieszkaniach nas podglądać chcą. Chcą kontrolować każdy nasz ruch. Mało tego, co im przychodzi ostatnio do łba. Kontrolować nasze myśli nawet, mieć wpływ na nasze nastroje poprzez takie czy inne środki. Ci ludzie już nie potrzebują bogactwa, oni mają bogactwo, oni mają wszystko. Czego oni chcą? Oni chcą stać się bogami. Tak jak Bogiem chciał się stać Melkor. Tak jak Bogiem chciał się stać właśnie Melkor i stał się Morgotem przez to. Tak jak ten wspaniały archanioł stał się Lucyferem, stał się szatanem. To jest przesłanie Tolkiena. Jest w nas, wokół nas mnóstwo dobra, mnóstwo piękna. Spójrzcie Państwo tam za moje plecy. Zobaczcie, jak tam jest ładnie, jak tu jest cudowny taki zakątek. Czego człowiek więcej potrzebuje? A są tacy, którzy mają 1000 razy tyle, 100 000 razy tyle. Jeszcze im mało, ale ostatecznie nie chodzi im już o dobra materialne. Chociaż tak, też w pewnym sensie, bo chcą mieć kontrolę nad wszystkim. Oni chcą mieć kontrolę nade mną, nad wami, nad naszymi myślami, nad naszymi snami, nad naszymi marzeniami. Czy oni nas widzą jako wolne istoty? Nie. Oni nas widzą jak niewolników, tak jak Sauron spoglądał na ziemię i widział wszystkich swoich nóg i widział, że wszyscy mają być jego niewolnikami. Przesłanie Tolkiena, chociaż ani razu nie pada słowo Bóg, jak już powiedziałem, ani razu nie pada słowo Kościół, kapłan, religia i tak dalej, widzimy pewne istoty, takie jak Gandalf, jak Galadriela, jakby istoty właśnie nie z tego świata, które zostały przysłane po to, żeby nam pomagać stanąć na własnych nogach, ale czy na własnych dokończeniach. Jeżeli my nie będziemy się wsłuchiwali w ten kamerton Iluvatara, tak jak tam ci Ainurowie, to staniemy się takimi jak Morgoth. I będziemy tworzyć zło. I będziemy tworzyć pokraki różne. Człowiek został powołany do tego, żeby być twórcą. To podkreślają wielcy myśliciele polscy, na przykład Zygmunt Krasiński, August Cieszkowski, to podkreśla wielki myśliciel rosyjski Mikołaj Bierdiajew. Człowieczeństwo objawia się w twórczości. Człowiek, który ma w sobie tą iskrę Bożą, on nie może nie być twórczy. Ta twórczość się w różnoraki sposób objawia. Jeden będzie chciał uprawiać ziemię, będzie chciał sadzić jakieś piękne rośliny, bo chce się otoczyć pięknym. Chce mieć jakąś harmonię, chce sobie po ciężkiej pracy wyjść, usiąść przy stole takim jak ten i chce sobie poddychać świeżym powietrzem wśród zieleni. I to jest to, do czego powinniśmy dążyć. A tamci, takie Sarumany, wejdźmy w internet, widzimy, tu wyrywają drzewa, zalewają asfaltem, zalewają betonem. Bez opamiętania. Wycinka drzew, wyrywanie drzew, bez opamiętania. Współczesny Saruman, jeden z drugim. O co im chodzi? Tu widzimy rajski zakątek za moimi plecami. Oni chcą wszystko zalać cementem. Oni chcą wszystko zalać betonem. I widzimy Tolkiena. Proszę Państwa, widzimy Tolkiena. Widzimy Sarumana, współczesnego Sarumana, który działa. Film filmem, ale jeszcze raz powtarzam, przeczytajmy powieść. Wiele rzeczy nam się wyjaśni. Co tam jest taka myśl przewodnia? Taka sama, co w księgach mądrościowych Biblii. To, co jest, to już kiedyś było. Nic nowego pod słońcem. Historia się powtarza. Ale my, pouczeni, nauczeni pewnymi przykładami z przeszłości, i pewnymi genialnymi intuicjami, pewnymi genialnymi przebłyskami, jak właśnie dzieło Tolkiena, wiemy, czego mamy unikać, wiemy, ku czemu mamy dążyć i róbmy to. Amen.